Wanda Rutkiewicz, Karawaną do marzeń. W 2022 roku mija 30 lat od śmierci Wandy Rutkiewicz. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, oddając hołd jednej z najwybitniejszych himalaistek świata, ogłasza rok 2022 rokiem Wandy Rutkiewicz. Wanda Rutkiewicz z domu Błaszkiewicz urodziła się 4 lutego 1943 roku na Litwie. Po zakończeniu wojny wychowywała się we Wrocławiu. Na tamtejszej politechnice uzyskała dyplom inżyniera elektronika. Po przeprowadzce do Warszawy związała się naukowo z Instytutem Maszyn Matematycznych, ośrodkiem tworzącym zręby polskiej informatyki. Specjalizowała się w pracach nad pamięcią komputerową. W latach 80. należała do Solidarności. Ważna była dla niej działalność w opozycji demokratycznej. Od dziecka wykazywała zainteresowanie sportem, a miłość do gór rozbudziła w niej wyprawa w pasmo Rudaw Janowickich w czasie studiów. Doznała wówczas, co opisała w książce Na jednej linie, niezwykłych uczuć. Strach i radość z jego pokonania, skupienie i determinację, uwolnienie się od ciążenia, niezwykle silny kontakt z przyrodą, z kawałkiem skały, który był moim oparciem. Po ukończeniu kursu taternickiego brawurowo wdarła się w męski świat wspinaczy i została prekursorką kobiecych zespołów górskich. Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i niezwykłą inteligencją. Wybitny himalaista Andrzej Zawada przyznał po latach: nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, że ta spokojna, trochę jakby z innej epoki dziewczyna ma żelazny charakter, ogromną siłę woli i potrafi być niezmiernie zdyscyplinowana w działaniu. 16 października 1978 roku zdobyła Mount Everest. Była pierwszą osobą z Polski i trzecią kobietą na świecie, która stanęła na najwyższym szczycie Ziemi. Tego samego dnia Karol Wojtyła został papieżem. Rok później, w czasie wizyty w Polsce, Jan Paweł II powiedział do Wandy Rutkiewicz: dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia wyszliśmy tak wysoko. Była pierwszą kobietą na świecie, która stanęła na najtrudniejszym do zdobycia szczycie K2. Wanda Rutkiewicz zdobyła 8 spośród 14 ośmiotysięczników. Rywalizacja z górami związana była z ogromnym ryzykiem, bez którego nie potrafiła żyć. Góry były jej światem, pozwalały na wyjątkowe doznania intelektualne i estetyczne. Wspinanie uznawała bowiem za twórczość. Rutkiewicz tworzyła wyjątkowe dzieła, zyskała sławę, jej wyczyny znane były na całym świecie. Walkę o zdobycie ośmiotysięczników nazwała karawaną do marzeń, bo wierzyła, że da się przeforsować coś, co zdaje się do zrealizowania tylko w marzeniach. Jej fantastyczne osiągnięcia sportowe budziły podziw, a dodatkowo urzekała wdziękiem, urokiem i niezwykłym darem opowiadania o górach. Nie powróciła z wyprawy na 9 ośmiotysięcznik. Zginęła 12 maja 1992 roku w drodze na Kanchenjungę. Od tamtej chwili losy Wandy Rutkiewicz nie są znane. Nie odnaleziono jej ciała. Życie smakuje najlepiej wtedy, gdy można je stracić, powtarzała stale. Po kilku latach sąd w Warszawie za datę jej śmierci uznał 13 maja 1992 roku. Wanda Rutkiewicz zdobyła wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Rzeczywiście nikt tak jak ona nie walczył o przełamanie męskiej hegemonii w światowym alpinizmie i właściwą w nim rolę kobiet. Kobieta uderzającej urody i energii, największa alpinistka wysokościowa swej epoki, to słowa znawcy himalaizmu znanego angielskiego dziennikarza Richarda Cowpera. Leszek Cichy, pierwszy zdobywca Mount Everestu zimą, nazywa Wandę Rutkiewicz wielką osobowością światowego himalaizmu. Książki poświęcone Wandzie Rutkiewicz. Na jednej linie Ewa Matuszewska, Wanda Rutkiewicz. Karawana do marzeń, Ewa Matuszewska, Wanda Rutkiewicz. Uciec jak najwyżej, niedokończone życie Wandy Rutkiewicz, Ewa Matuszewska. Wszystko o Wandzie Rutkiewicz, wywiad rzeka, Barbara Urusowicz. Jeszcze jeden szczyt, Elżbieta Sieradzińska. Wanda, opowieść o sile życia i śmierci, historia Wandy Rutkiewicz, Anna Kamińska.